Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbook.pl. Polecam. Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o transhumanizmie zachodnim i transhumanizmie rosyjskim. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Bardzo proszę o pytania, dzięki którym będą powstawały nowe programy Państwa współautorstwa. I tak, to co będę mówił o transhumanizmie, to jest tylko zasygnalizowanie wielkiego problemu, który zaprezentowałem w swojej najnowszej książce Masoneria Polska 2023, ostatni etap. Książce, o której napisałem z tyłu na okładce, że jest to najbardziej przerażająca książka, jaką napisałem i najbardziej przerażająca książka, jaką przeczytałem. No niestety, w takich czasach żyjemy. No i teraz tak, co to jest ten transhumanizm, bo o nim się coraz więcej mówi. Ja się tu na początku odwołam do definicji czy charakterystyki dokonanej przez pana profesora Adama Wielomskiego, który w swojej książce o Hararim podaje tą charakterystykę i pisze tak: transhumanizm to pogląd o możliwości i celowości ulepszenia człowieka za pomocą manipulacji genetycznych jeszcze przed narodzinami lub łączenia jego ciała z komputerami lub częściami stworzonymi sztucznie, aby podnieść jego inteligencję, długość życia i poprawić zdrowie, a może dać mu pewną formę nieśmiertelności. I tu jedna uwaga, ta definicja czy charakterystyka już nie do końca jest aktualna, dlatego że pojawia się takie sformułowanie: za pomocą manipulacji genetycznych jeszcze przed narodzinami. Teraz wiadomo, że chodzi też o manipulacje genetyczne w każdym etapie życia człowieka. Że nie musi to być dokonywane na poziomie jakiegoś embrionu. I tak. Powstała taka sytuacja, że jest kolejny podział na prawicy czy w środowiskach tradycyjnych. Pojawia się coraz więcej zwolenników takiej postawy prorosyjskiej. Prawda? Tutaj rozumowanie jest takie, że całe zło idzie z Zachodu, że to całe zło można ująć w haśle globalizm, i że z globalizmem walczy Rosja, wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. No i ta dyskusja przechodzi też w dyskusję dotyczącą samej wojny na Ukrainie. I teraz, czy Rosja walcząc z globalizmem jest, walcząc z tym, co czarne, sama jest biała? No i teraz zauważmy, że transhumanizm, który z założenia jest czymś no, przerażającym, nieludzkim, jest zjawiskiem, które pojawia się w dwóch krajach, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Rosja jest w równym stopniu, i to nie od dziś, ośrodkiem rozwoju transhumanizmu. Troszkę inaczej poszedł rozwój tego transhumanizmu na terenie Rosji. I teraz, jeżeli na Zachodzie mówi się głównie o transhumanizmie będącym efektem manipulacji na DNA człowieka, o tyle inaczej się to ujmuje w Rosji, chociaż na Zachodzie też mówi się o transhumanizmie rozumianym jako właśnie, odwołując się tutaj do charakterystyki profesora Wielomskiego, łączenie ciała z komputerami lub częściami stworzonymi sztucznie. Pamiętajmy o tym, że Musk zaproponował, prowadzi badania nad chipem wszczepianym do mózgu, który będzie łączył człowieka bezpośrednio z komputerami, z internetem, z bazami pamięci,
i człowiek będzie już w efekcie tego funkcjonował jako inna istota, prawda? Bardziej doskonała. Natomiast przechodząc na teren Rosji, to tam, jak mówi na przykład profesor Wielomski, to kiedy określa ojców transhumanizmu, no to wymienia trzy nazwiska, niczego. No, niemiecki filozof, jeżeli w ogóle można go nazwać filozofem, ulubieniec Hitlera, który mówił o nadczłowieku. Nikołaj Fiedorow, rosyjski, ojciec transhumanizmu, i Julian Huxley, brat autora nowego wspaniałego świata, jako anglosaski czy brytyjski ojciec transhumanizmu. I teraz odwołam się tutaj do pana Sykulskiego, którego trudno podejrzewać o jakieś negatywne odniesienia do Rosji, który dużo mówi, czy może więcej nawet pisze, na temat transhumanizmu rosyjskiego, i on twierdzi, że Fiedorow jest głównym, światowym ojcem transhumanizmu. Fiedorow to był taki teolog prawosławny, żyjący na początku XX wieku, który jakby zmienił spojrzenie na wielu ludzi na chrześcijaństwo, na sposób pojmowania chrześcijaństwa, czym ono jest, dokąd ono prowadzi, bo on doszedł do wniosku, punktem wyjścia dla niego był pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 21. Skoro śmierć przyszła przez człowieka, to przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. No i on wyciągnął z tego taki wniosek, że to nie będzie tak, że Pan Bóg tego tak nie zaplanował, że człowiek żyje, umiera i potem zmartwychwstaje za sprawą Boga i nowe niebo, nowa ziemia, życie po zmartwychwstaniu. Że Pan Bóg to zupełnie, on mówi, Pan Bóg to zupełnie inaczej zaplanował. Pan Bóg zaplanował to w ten sposób, że dał człowiekowi takie narzędzia, taki rozum, że w wyniku rozwoju człowiek, rozwoju osobistego, rozwoju intelektualnego i w wyniku rozwoju nauki, człowiek dojdzie do takiego momentu, kiedy będzie mógł doprowadzić do sytuacji, że stanie się nieśmiertelny. I to będzie już inny człowiek, to już nie będzie człowiek. I teraz zauważmy, że on mówi dokładnie to samo, co Harari, czy odwrotnie, Harari mówi to samo, co on, bo Harari jest później, tylko Harari mówi o ewolucji, a ten mówi o Bogu i człowieku. No i teraz Sykulski, bo Sykulski napisał taki artykuł pod tytułem Rosyjski transhumanizm, geneza i współczesność, który znalazł się w jego takiej obszernej pracy pod tytułem Geopolityka czy pochwała realizmu. I mottem, które Sykulski uczynił mottem tego artykułu o transhumanizmie, jest cytat z Biesów Dostojewskiego. Przyjdzie, a imię jego będzie człowiek Bóg. Bóg człowiek? Człowiek Bóg. W tym różnica. Prawda? Czyli Bóg człowiek to Jezus Chrystus, człowiek Bóg to ludzie, którzy niebawem się pojawią. I Sykulski stwierdza, że sporą grupę transhumanistów w Rosji skupia rosyjski ruch transhumanistyczny. To jest organizacja, która powstała w 2003 roku. I tych organizacji jest więcej. Część jest wspierana politycznie i finansowo przez Kreml. I mówiąc o tej organizacji, Sykulski pisze: głównym celem rosyjskich transhumanistów, jak sami piszą na swojej stronie, jest upgradacja człowieka w
postczłowieka. Czyli tutaj nie ma mowy o nadczłowieku, postczłowieka. Jak sami piszą, strategia tego ruchu ma na celu to, by uczynić swoich członków wysoko rozwiniętymi, nieśmiertelnymi, niestarzyjącymi się, supremantalnymi transludźmi. No i Sykulski dalej pisze, Rosja i ten ruch są dziś centrum światowego transhumanizmu. Właśnie Rosji według sondaży, właśnie w Rosji według sondaży 18% mieszkańców chce żyć wiecznie. Właśnie tutaj transhumanizm otrzymuje poparcie wśród polityków. Właśnie tutaj ruch transhumanistyczny stworzył kriofirmę. Właśnie tutaj mentalność ludzi pomaga im podjąć ideę nieśmiertelności i transhumanizmu. I właśnie w Rosji powstała pierwsza kriofirma, czyli firma, która zajmuje się zamrażaniem całego ciała człowieka po śmierci albo głowy. Tylko głowy. To jest kwestia też kosztów. Bo to zamrożenie i przetrzymywanie całego ciała, no to są bajońskie sumy. Zamrożenie głowy to jest tam 10 czy 15% tej sumy. No i teraz, jak mówiłem, transhumanizm rosyjski idzie jakby w innym kierunku niż zachodni, bo zachodni stawia na genetykę i tam te badania genetyczne, kwestia tych nożyc genetycznych, że wycina się coś z DNA, wkleja się coś z DNA i człowiek już przestaje genetycznie być człowiekiem, to Rosjanie w tym kierunku nie prowadzą badań albo no, nie informują o tym, że prowadzą badania. Natomiast wszystkie teksty dotyczą transhumanizmu w tej wersji maszynowej. I stąd tutaj jest to zamrażanie głowy, bo jest głębokie przekonanie, że przyjdzie taki moment, że będzie można tą głowę odmrozić i przytwierdzić ją do tułowia robota, który będzie utrzymywał ją z jednej strony przy życiu, a z drugiej strony dokładał różne dodatkowe zdolności, bo tam będzie wielki komputer w środku tego tułowia, no i będzie dawał nieśmiertelność. No i oczywiście badania idą w kierunku wymiany narządów, prawda? Bo jak wiadomo, zaczęto wytwarzać sztuczne ręce, sztuczne nogi, jest sztuczne serce, sztuczne płuco serce, one na razie są z reguły na zewnątrz organizmu, no ale chodzi o taką ich miniaturyzację, żeby mogły znaleźć się wewnątrz organizmu. I tutaj Rosjanie mają jeszcze jeden pomysł, który też gdzieś tam na zachodzie, na marginesie transhumanizmu funkcjonuje w Rosji, staje się jednym z głównych pomysłów, że jeżeli nie uda się to te zabiegi z przenoszeniem na przykład głowy na tułów robota, albo trzeba będzie ten proces transhumanizacji przyspieszyć, to są badania w kierunku przeniesienia świadomości człowieka z ciała człowieka do maszyny. Czyli powiedzmy, jest robot i do tego robota przenosi się świadomość człowieka i człowiek jest w tym robocie. Myśli, czuje tak jak ten człowiek, który wcześniej żył jako człowiek. Ma takie emocje, takie uczucia, no, taką osobowość, natomiast utrzymuje to odpowiednia maszyna. Tutaj wydaje się, że to już jest utopia, bajka, że to jest takie założenie, że jest coś takiego w człowieku wyodrębnione jako świadomość, prawda? Nie ma na to żadnych, jako świadomość, wiedza, zdolności intelektualne i tak dalej. W każdym razie ta idea, no bo co to jest postczłowiek, o którym mówią Rosjanie i to jest ważne w elitach, no to jest idea nadczłowieka, idea człowieka Boga.
prawda, który ma być, wracam do cytatu z tej rosyjskiego ruchu transhumanistów, ma być to człowiek, ma to być istota wysoko rozwinięta, nieśmiertelna, nie starzująca się, no będąca czymś więcej niż człowiekiem, no w domyśle Bogiem. I zauważmy, że to pasuje do prawosławnej teologii, nie tylko tego ojca transhumanizmu, ale w ogóle, bo tam się pojawia w tej teologii taki wątek bogoczłowieczeństwa, prawda? I przebóstwienia człowieka. Wątek, który no, bardzo jest podobny do tego, co prezentuje się w masonerii. Także w tej perspektywie można by to tak ująć, że w tej perspektywie tak samo rozumują i w tym samym kierunku idą masoni rytu szkockiego zachodniej i masoni rytu francuskiego rosyjscy, no i że jedni i drudzy dominują na tych obszarach, na których funkcjonują, czyli w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Dziękuję bardzo.